Witam, dzisiaj tutorial do kostki Tangram. Kostka Tangram jest kostką, jest tak naprawdę modyfikacją kostki pięciościennej. Tutaj mam taką kostkę, ona ma akurat 5 poziomów, ale Tangram jest podobny do kostki, która ma tylko 3 poziomy, czyli bez tego jednego górnego. I ściana środkowa tej kostki pięciościennej jest odpowiednikiem tego wąskiego paska w kostce Tangram. Tak to wygląda. Natomiast te środki, to są te duże klocki na kostce Tangram. Narożniki, to są te małe trójkąciki. Cała górna ściana, ona się nie obraca, tutaj jest w postaci tego jednego dużego klocka. Mieszamy kostkę. Kostka wygląda na trudną do ułożenia, natomiast generalnie jest bardzo prosta. Zaczynamy od ściany środkowej, od tego poziomu. Jest on o tyle trudniejszy niż w tej kostce, że ten klocek składa się z dwóch kolorów. Może być tak albo tak usytuowany i tu musimy uzgodnić, które usytuowanie jest właściwe. Mamy biały, zielony, szukamy trójkąt narożnika biało-zielonego. Nie widzimy go, jest za to biało-czerwony. Być może tutaj będzie pasował. Pasuje ten narożnik, natomiast ten środek na pewno należy obrócić. Jak to zrobić, żeby nie zepsuć tego? Zabieramy to stąd. Przekręcamy i podstawiamy z powrotem. Jest już biało-czerwony, zielony. Tu nam się nie zgadza, ale to wystarczy po prostu przekręcić. I już się wszystko zgadza. Cały środek jest ułożony. Kolejnym elementem, który należy ułożyć, są te środki, którym odpowiadają te duże elementy. Musimy je dopasować i do tego środkowego paska, i do narożnika. Tu akurat trzeba przekręcić, żeby się to zgadzało. Biały z białym. Tu się zgadza, tu też się zgadza. Jak widzicie, ten narożnik jest już ułożony. Kolejny powinien być żółto-zielono-pomarańczowy. Szukamy takiego narożnika. Jest tutaj, w tym miejscu. Żeby wszedł nam tutaj, musimy go zabrać stąd. Teraz przekręcić w ten sposób i podstawić go we właściwe miejsce, czyli tutaj, i znowu przekręcić. Jest już na miejscu. Co jeszcze nam się nie zgadza? Ten klocek. Biało-zielono pomarańczowy powinien być. On jest tutaj. Skoro jest tutaj, tu mamy już prawie wszystko ułożone. Jest tutaj, musimy go stąd w ogóle najpierw zabrać, bo on jest na tym poziomie, na którym
Powinien być, ale nie w tym miejscu. Czyli zabieramy go, przekręcamy i wracamy. Teraz już można go wstawić. Jest tutaj. Powinien nam wejść w to miejsce. Czyli zabieramy go stąd. Podjeżdżamy i wstawiamy ten klocek i wracamy z powrotem. Dwa klocki są na miejscu. Teraz biało, niebiesko, czerwony. Jest tutaj. Powinien wejść tutaj, czyli musimy go stąd zabrać. Podstawić. I wracamy. Wszystkie narożniki są już na miejscu. Przy okazji układania jednej ze ścian na ogół wchodzą nam narożniki z drugiego poziomu. I teraz najbardziej pracochłonna czynność, czyli zamiana tych narożników. Na to jest specjalny algorytm, który zamienia narożniki w taki sposób, że ten narożnik wędruje tutaj, ten narożnik wędruje tutaj, a zielony idzie tutaj. Tworzy nam się takie koło. Przy tym ustawieniu kostki widzimy, że ten będzie pasował tutaj, jeżeli wejdzie. Czerwony wejdzie tutaj. Zielony, mimo że nie pasuje, to wejdzie tutaj. Ale ten ruch nam się opłaca, bo dwa narożniki będą na swoim miejscu. Algorytm wygląda tak. Osią obrotu jest zawsze ta ściana środkowa. I robimy najpierw tak. Ściana dolna w lewo, to jest swego rodzaju setup. Teraz zaczyna się właściwy algorytm. Tą ścianką ruch o 180 stopni, w prawo 180 stopni, w lewo 180 stopni. Teraz ściana dolna, wracamy ruch, który wykonaliśmy na początku. I jeszcze raz to samo. 180 stopni w prawo, 180 stopni w lewo, 180 stopni. Czerwony na miejscu, żółty na miejscu, zielony też wszedł tu, gdzie powinien, natomiast nie jest na właściwym miejscu. Szukamy kolejnego układu. Jak widzicie, nie ma tutaj prostego rozwiązania. Na pewno ten pomarańczowy może nam wejść tutaj, wtedy niebieski wejdzie tutaj, biały tutaj. No to kręcimy. Nic innego na ten moment nie wymyślimy. Wkładamy jeden klocek. Setup. 180 w prawo, 180 w lewo. 180. Wracamy setup. 180 w prawo, 180 w lewo, 180. Pomarańczowy jest na miejscu, niebieski nie i biały też nie. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Mamy jeszcze 3 klocki do ułożenia. Przekręćmy je trochę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. A wyniknie to, że ten powinien wejść tutaj, ten tutaj, a ten tutaj. Niestety są ułożone odwrotnie, także algorytm trzeba wykonać lewą ręką. To działamy. Wszystko będzie w lustrzanym odbiciu do poprzedniej wersji. Setup. 180
180 stopni. W prawo. 180 stopni. W lewo. 180 stopni. Wracamy setup. I znowu. 180 stopni. Prawo. 180 stopni w lewo. 180 stopni. Teraz wystarczy już dopasować kolory. I jak widzicie, kostka ułożona. Było to bardzo, bardzo proste.